Drodzy kochani, jak się zauważyli z poprzednich filmów, w moim domu jest bardzo dużo kwiatów. Właśnie to są kwiaty, które tutaj rosną. Ja po prostu lubię kwiaty ze względu na to, że nie tylko, że dają dobrą woń, ale również dają dobre wibracje, dobry zapach. Zapach kwiatów, szczególnie tych białych tutaj z góry, jest kojący, jest uspokajający, wycisza, reguluje po prostu system nerwowy. To jest właśnie, są te kwiaty, te białe tutaj. I ja polecam Państwu stosowanie roślin i szczególnie kwiatów w Waszym otoczeniu. Szczególnie właśnie ja bym polecał też rozmaryn. Rozmaryn jest rośliną, która daje promieniowanie na plus 30. Jest to bardzo pozytywna roślina. Można potem mieć ją jako dodatek do sałatek, można parzyć herbatę. Bardzo łatwo się przyswaja w naszym klimacie, jak również tutaj w Hiszpanii. Można, jest spotykana w górach w Hiszpanii. Rozmaryn ma to do siebie, iż ma właściwości odstraszające złe duchy, odstraszające złe po prostu wibracje. Rozmaryn, który jest wysuszony, można palić na węgielku i można po prostu używać go jako do wykadzenia mieszkania. Działa identycznie jak szałwia biała. Po prostu można wykadzić rozmarynem mieszkanie i oczyścić nasz pokój z negatywnych wibracji, z negatywnych duchów, z negatywnych jakichś elementów. Kwiaty dzielą się na, i rośliny dzielą się na pozytywne i na negatywne. Ja bym polecał Państwu jakby trzymanie w domu kaktusów. Kaktusy dają jony ujemne, które są bardzo zdrowe dla naszego samopoczucia, jak również paproć. Paproć wymienia powietrze w naszym mieszkaniu, jest to roślina pozytywna. Natomiast nie polecałbym stosowania dyfenbachii, filodendronów, tych pnących się, które dekorują niektóre korytarze w niektórych mieszkaniach. One po prostu tylko pobierają oksygen, pobierają tlen z naszego otoczenia i oddają dwutlenek węgla. Nie polecam filodendronów, dyfenbachii, nie polecam po prostu tych roślin z tego względu, że oprócz tego, że pobierają cenne powietrze z naszego otoczenia, jak również są szkodliwe, mają promieniowanie negatywne, filodendrony i wszelkiego rodzaju pnące się takie właśnie filodendrony, które są jako dekoracja, dyfenbachie, one mają promieniowanie negatywne. I ja, jeżeli już macie takie rośliny, nie chcecie ich wyrzucić i są jakby dekoracją waszych domów, możecie zrobić taki jakby dipol, który zamyka negatywną radiację tej rośliny. A więc możecie wziąć cieniutki drucik miedziany, owinąć jakby roślinę, jej korzeń dookoła, wokół jej łodyżki i po prostu dwie strony tego drutu miedzianego zamknąć, wówczas ta roślina już nie będzie promieniować negatywnie na domowników danego mieszkania. A najlepiej po prostu byłoby albo ją usunąć z domu, albo wystawić na jakiś taras, na wolne powietrze. Wówczas ta roślina już nie będzie oddziaływać na domowników. Jeżeli jest w jakimś biurze, jeżeli jest w jakimś miejscu, gdzie pracujemy, tym bardziej powinniśmy na to uważać, ponieważ dyfenbachia jest rośliną szkodliwą, ze soku tej rośliny wytwarza się truciznę na szczury. Jest to roślina bardzo szkodliwa, wielu ludzi o tym po prostu nie wie. Chciałem Wam, drodzy kochani, powiedzieć, że po prostu jest dużo roślin, które są szkodliwe dla naszego zdrowia i pewne inne rośliny są pozytywne dla naszego zdrowia. Także polecam kaktusy, polecam rozmaryn jeszcze raz, którą jest rośliną bardzo pozytywną i polecam paproć, żeby po prostu mieć ją w swoim domu. Dzięki paproci powietrze zawsze w naszym domu będzie po prostu świeży oddech, można będzie po prostu oddychać w sposób właściwy, w sposób uregulowany, a rośliny, które są toksyczne, no niestety trzeba je po prostu usunąć albo wystawić w takie miejsce, na jakiś taras, gdzie one po prostu nam już więcej nie będą szkodzić. Na marginesie chciałem Wam, drodzy kochani, powiedzieć, iż nasza firma Energia Aron produkuje odpromienniki mineralne, które
Są jedne do kieszeni, drugie są na zabezpieczenie naszego domu. Na linku pod YouTube znajdziecie odnośnik do naszych aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam z Grenady. Do widzenia.